w każdym razie był pan Runiel, czyli sporo mieszkańców się dowiedziało wcześniej, no a ci, którzy dowiedzieli się już później, że będzie procedowany i że można składać wnioski, w bardzo dużej ilości zgłosili wnioski i ja w to wierzę głęboko, ponieważ już raz tego doświadczyłem, że pani prezydent otrzymuje słowa. Tyle mam w tej sprawie do powiedzenia i to przyjmuję od państwa sugestie, żeby również informować o czymś, co nigdy nie informowaliśmy, bo nigdy nie było takiego zapotrzebowania. Oprócz tego, że radnych poinformowałem wcześniej, którzy stawili się na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego. Ja odpowiem na wszystkie pytania, jeżeli państwo... Proszę pani, momencik, bo to musimy tutaj po kolei, ja muszę notować tyle razy, wiąże nas regulamin i musimy go przestrzegać. Ja bardzo dziękuję i chylę czoła przed dokładnością pana radnego i wyczerpującą odpowiedzią, jaki pan udzielił. Jeśli nie powiedziałem, to pan radny Andrzej Jończyk jest przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego. No, ale to osoby, które były na zebraniu, z całą pewnością wiedzą. Czy w tej sprawie ktoś jeszcze z radnych chciałby się powiedzieć? Pani radna Orzechowska, proszę bardzo, potem wrócimy do mieszkańców. Ja tylko tak bardzo krótko chciałam państwu powiedzieć, że problem ten przerabiałam nie tak dawno, bo może 3-4 lata temu. I no to znaczy u mnie również były jakieś tam uwagi, ludzie pisali, wnosili prośby o przekwalifikowania działek i tak dalej. I pomimo, że byli ludzie doinformowani, pomimo, że to wszystko jakby było w terminie zgłoszone, plan miasta Krakowa, plan naszego osiedla został podjęty, ale niestety bez żadnych tych uwag, które ludzie wnosili. Także pocieszę państwa, że pomimo, że będziecie protestować i wnosić, to ten plan i tak będzie, że tak powiem, zaopiniowany, bo jesteśmy miastem i trudno, żeby na naszych osiedlach powstawały jakieś tam bloki czy inne rzeczy, więc taki plan powstać musi. Ale czy wasze uwagi będą brane pod uwagę? Bardzo wątpię. Wcale nie wierzę w to, co mówi pani Jończyk, bo u mnie nic nie zostało wzięte pod uwagę. Dlatego to jest takie tylko moja uwaga. Dziękuję. Ja tutaj, chociaż to były słowa skierowane do państwa, ale dość pesymistyczne, więc ja tutaj natknę z kolei, mam nadzieję, państwa optymizmem. Może zależy to od skuteczności starań o wprowadzenie danych uwag do panu ministrowego, od intensywności zabiegów. Bo kiedy był tworzony klub, nie klub, tylko plan miejscowy o nazwie bodajże Kliny Południe 2 na osiedlu Kliny, gdzie jestem radnym, to na 9 uwag, które zgłosiłem, oczywiście były to uwagi skonsultowane z mieszkańcami, wcześniej mówione na zebraniu i w formie pisemnej zgłoszone, to na tych 9, 7 zostało przyjętych przez Biuro Planowania Przestrzennego, a jedynie 2 zostały odrzucone. No, czyli wiecz, akurat przynajmniej na Klinach ta proporcja zupełnie odwrócona, to w zdecydowanej większości zostały przyjęte wnioski, a w mniejszości odrzucone, ale przyznaję, trzeba było na tym się sporo nachodzić, a nie jedynie poprzestać na złożeniu wniosku na dzienniku podawczym i tyle. Wracamy do mieszkańców, radni się wypowiedzieli. Ostatnia tura, czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Po raz drugi, ostatni pani, proszę bardzo. Znaczy ja chcę tylko powiedzieć, że my nie przyszliśmy tutaj rozmawiać na temat wniosku, ponieważ o terminie wniosku zostaliśmy bardzo dobrze poinformowani też na maile i tak dalej i przez księdza. Chodziło nam o to, że w grudniu jadąc na sesję do Rady Miasta, panowie radni nie zorganizowali z nami żadnego wiecu na temat tego, czy jesteśmy za, czy przeciw. Ja nie mówię o temat wniosków, bo my sobie bardzo dobrze zdajemy sprawę z tego, jak w ile procent one będą uznane. Tutaj pan radny mówił, że zorganizował tutaj to spotkanie w listopadzie, czy tam w październiku, tak? Nie, teraz to moment, ale ostatnie październikowe. Takie było i proszę pana, to spotkanie jest już bardzo późno zorganizowane, bo my na przykład składając na przykład OWZ-ki, gdybyśmy chcieli, to jest termin 9-miesięczny do wyjścia planu, jesteśmy już zablokowani. W grudniu, jeżeli panowie jadąc na, nie uchwaliliby na przykład, albo moglibyśmy powiedzieć i na pewno by ten pomysł nie przeszedł, bo mieszkańcy są na pewno rajska, mogę tutaj powiedzieć, Kosoci sprzeciwni. Chodzi mi po prostu o ten grudzień, o tą sesję, że panowie nie skontaktowali się w żaden sposób z mieszkańcami. Wiem, że nie macie takiego przymusu ani żadnych takich obowiązków, ale po prostu są państwo naszymi radnymi. Nie chodzi mi o wnioski, o styczeń, tam marzec, kiedy państwo byli u pani Koterby, bo to już jest późniejszy czas, kiedy już zaczęli mieszkańcy działać i prosić. Wnioski roznosili do ludzi mieszkańcy, żeby jak najszybciej składali.
chodzi mi o Brudzień, gdzie była uchwalana, wiedział Pan, że będzie projekt uchwały sporządzania planu, tak? Tak, wiedziałem. Ja to właśnie, no to dlatego właśnie nie, chodzi mi o to, że nam chodzi o to, że w grudniu, jadąc na tą sesję, mogliśmy też zawrzeć tam głos, mogliśmy porozmawiać, co Pan... Ale niektórzy mieszkańcy przyjechali, podałem nawet dwa nazwiska. Ale ja na przykład nie znam w ogóle tych panów. Ja jestem z Rajska i ja nie znam tam tych panów. Znaczy, drogie Pani, ja tu muszę, jakby troszkę wyprostować, bo obawiam się, że w tej chwili te pretensje Pani, aczkolwiek słuszne, to źle Pani adresuje. Znaczy nie, pan radny Jończyk reprezentuje Swoszowice, jest szefem Komisji Planowania Przestrzennego. To dzięki niemu na stronie Rady Dzielnicy bardzo szybko pojawiały się informacje o planach miejscowych, czego na przykład w ogóle nie było w poprzedniej kadencji, a teraz jest natychmiast. To Pan Andrzej Jończyk czuwa nad ich aktualizacją i w moim przekonaniu robi to naprawdę dobrze. Wystarczy wejść na www.dzielnica10 i Rada Dzielnica10 i Panie to wszystko możecie sprawdzić. To, o czym Pani mówicie, czyli nieformalny oczywiście obowiązek wynikający z logiki postępowania, zorganizowania zebrań, konsultacji społecznych w ramach osiedla, no ciąży na tych radnych, którzy dane osiedle prezentują. Pan Jończyk jest w osiedla Swoszowice. Przepraszam, kieruję słowa do Państwa radnych z Grajska i z Kosocina. Panie Przewodniczący, czy mogę jeszcze odpowiedzieć? Ja czy rozumiem jeszcze tam mieszkańców, czy ktoś z Państwa, bo to jest, skończymy teraz wypowiedzi mieszkańców tak w tym temacie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce się odpowiedzieć? W imieniu nas. No, to ja mogę odpowiedzieć, zatem Panie Przewodniczący. Zaczynamy drugą i ostatnią. Masz ostatnie pytanie, ostatnie jest. Proszę Panią, tak jak Pan Przewodniczący Komisji odpowiedział, na to spotkanie, na tą komisję planowania byli zaproszeni na przykład mieszkańcy, pan Bania, który się aktywnie uczestniczy, bo on ma działki, jest zainteresowany, pan Torzyński, który jest deweloperem, który ma przy tam ulicy Koszutki też sporo działek, chce budować i na to spotkanie byli zaproszeni. Wtedy z panią prezydent nawet słowa nie było. A teraz na zebraniu nagle chcecie państwo odwoływać ten plan, w którym miasto wsadziło już takie olbrzymie pieniądze. Projekty, nie projekty. A wtedy ktoś, nawet nikomu, gdyby pani dyrektor nie powiedziała na zebraniu, możecie państwo na przykład obalić teraz ten plan albo nie dopuścić. I wtedy dopiero wyszedł ten temat. Ale dwa lata, rok, nikomu nie przyszło do pomysłu, żeby miejscowy plan w Krakowie 800-tysięcznym, gdzie ludzie chcą, żeby naprawdę nie powstawały, tak jak pani dyrektor powiedziała, ani blokowiska, ani nie powstawały, bo zaczęły osiedle Klinek, bo nagle pobudowali bloki. Przecież my mamy, tworzymy jedno domki, jedną rodzinę. I nagle tutaj na tym zebraniu to wyszła dopiero ta inicjatywa. A teraz nagle wyszukujecie sobie to, że kiedyś tam przed samym Bożym Narodzeniem nagle sesja. Ale gdyby było pomyśli na przykład pani, to pani by tego nie powiedziała. Bo byłoby, mam zatwierdzono mój wniosek i wtedy bardzo dobrze, że jest miejscowy plan, bo ja nie mieszkam w Pipidówie, tylko mieszkam w Krakowie, gdzie już wszędzie są plany miejscowe. A nie jest po waszej myśli, ja rozumiem, proszę pani, nie, ileż tych osób było na zebraniu? Ja byłem, paręnaście osób zostało. Proszę, ależ oczywiście, proszę panią, ale jeżeli ksiądz Michał, jestem w Radzie Parafialnej, ksiądz czytał, chodziłem, roznosiłem do mnie, ludzie przychodzili. Ale proszę panią, ja nie mówię, ja każdy jest... Każdy jest moim radnym, to pan powiedział. Ja nie jestem pani, jestem radnym osiedla Kosocice i też tutaj nie mam nikogo, może jest tylko Stasiu, ale było to... Czy pani wie, jaka to była akcja? Roznosiłem, miałem nakserowane, w kościele rozdawaliśmy o zmiany. A pani myśli, że my tutaj jako Rada Dzielnicy mamy wielki wpływ na Radę Miasta? Głosował pan na sesji Rady Miasta. Ale co my mamy do głosu? My nie jesteśmy radnymi miejskimi. Czy pani... Ale wam się wydaje, że my tu dużo możemy. Proszę, my jesteśmy pionkami. Panie radny, może pani jest, ja się ta pionka nie poczułam, to jakby tam każdy docenia sam siebie, proponuje się... No Maćku, dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Na zakończenie zapytam jeszcze, bo ja wiem, że pani są z osiedla Rajsko, tak? Tak. Czyli... Pan tutaj Kosocic. No właśnie, panie, a pan jest Kosocic, tak? Dobrze. Panowie we dwójkę. Więc jakby kończąc ten temat, no bo czas jakby... To pan Andrzej Jończyk jeszcze po raz drugi ostatni w tej sprawie. Ja jeszcze zapytam pana radnego z Rajska, pana Koteckiego, czy pan coś chce jeszcze uzupełnić, wypowiedzieć, czy to już koniec? To proszę, niech pana Andrzeja, ja później jeszcze się ustosunkuję. Dobrze, zatem pan radny Jończyk. Ja tylko z panem chciałem, bo ja też, jak nie byłem radnym, nie orientowałem się, jak to jest z tymi głosowaniami. Chciałem tylko powiedzieć, że my głosujemy, podejmujemy uchwały w Radzie Dzielnicy. Natomiast tam możemy być obserwatorami i niektórzy z nich byli na obserwatorach. Kto chciał, może mógł zabrać głos. To kwestii formalnej chciałem tylko wyjaśnić. Dlatego nikt z nas nie może odpowiadać za głosowanie. Tak, o tym głosowaniu tutaj, że nie było żadnych, nie miał pan żadnych wiadomości, czy mieszkańcy są za, czy przeciw.
Nie, myśmy ogłosili, koledzy to ogłosili, że ci, którzy chcą, aby ich rada, tak co powiedziałem poprzednio, poparła ich wnioski, na tym etapie mówię, poparła ich wnioski, to żaden się nie zgłosił z konkretnym numerem działki i z nazwiskiem, że on chce, natomiast wszyscy do radnych składali, że oni by chcieli. Ja poprosiłem radnych, żeby się zgłaszali, z innych planów zgłaszali się, bo na przykład z planu Swoszowice zgłaszali się i po prostu te wnioski w uchwałach myśmy po sprawdzeniu przeze mnie. To jest ta jedna sprawa. Druga odnośnie tego, że nie przeszedł żaden wniosek, jak mówiła moja koleżanka radna, w tamtej kadencji i u nas, w Swoszowice ja nie byłem radnym, też żaden nie przyszedł, były odrzucane na zasadzie nie, bo nie, bo dajcie nam święty spokój, tylko chciałem zauważyć, że wtedy wiceprezydentem odpowiedzialnym za plany zagospodarowania przestrzennego był pan Kazimierz Bujakowski. Robił to tak fatalnie, bo wszystkie plany po prostu, którymi on się zajmował, nigdy, bo to wiadomo, że nie ci w biurze planowania, tylko musi być wola wyżej. Dajcie, ja to tak odbierałem jako mieszkaniec. Dajcie nam święty spokój, my nie będziemy się tym zajmować. Z uzasadnieniem każdy wniosek został odrzucony. Każdy, tak jak mówi tutaj moja koleżanka, został odrzucony, a nawet były błędy w uzasadnieniach, bo przeklejano wnioski w tych uzasadnieniach. Ja mam wydruki, wszystkie to widać. I myślę, że prezydent Majchrowski, gdy wygrał po raz drugi wybory, zdał sobie sprawę, że po co on ma prowadzić wojnę, jeżeli znajdzie kandydata na wiceprezydenta, który będzie mógł współpracować z mieszkańcami. I takim pani wiceprezydent Kotelba, taką się okazała i zostałem zaproszony jako mieszkaniec po wygraniu wyborów wraz z grupą mieszkańców, bo myśmy bardzo działali w tej sprawie naszych swoszowickich wniosków i bardzo się ucieszyłem, że to pani Kotelba. Dlaczego? Bo wychodząc na wszystkie sesje, oczywiście też nie byłem informowany, tylko szukałem w internecie, związane z planami swoszowickimi jako mieszkaniec, spostrzegłem, że czasami pani Koterba była wtedy projektantem, czyli była po drugiej stronie, jak mówię. I nigdy nie było na sesjach bądź na komisji planowania przestrzennego, nigdy nie było czegoś takiego, żeby był oprotestowany jakikolwiek plan pani Koterby. Bo ona, tak jak zrobiła to spotkanie zawczasu, bo ono jest zawczasu, bo przed wyłożeniem jest zrobione, to tak robiła takie spotkania u siebie, jako projektantka, a nie jako urząd miasta, jako wiceprezydent, więc się bardzo ucieszyłem i mogę jeszcze raz powiedzieć, że te swoszowickie wnioski, które myśmy tutaj składali w różnych sprawach, zostały wprowadzone w ramach późniejszych poprawek. Porozumienie z panią wiceprezydent polegało na tym, że my jako mieszkańcy i Rada Dzielnicy nie będziemy oprotestowywać planu zagospodarowania, który nas nie satysfakcjonuje, a ona nam gwarantuje w ramach umowy dżentelmeńskiej, że będzie po uchwaleniu, żeby zatrzymać deweloperów, że po uchwaleniu planów ona zwróci się do nas jeszcze raz i po to, żeby wprowadzić te nasze wnioski, już wprowadzić wprost do planu. I te wnioski, prawie wszystkie, zostały wprowadzone do planów swoszowickich. I ja coś takiego zaproponowałem po spotkaniu, nie wiem, czy pani jeszcze zostały chwilę, po spotkaniu w szkole. Ten pomysł zaprotestowałem mieszkańcom, którym znam, prawda? A mieszkańcom, których znam, to były te dwie osoby wymienione. I pan kierownik szkoły rejskiej, jak on się nazywa? Goliński. Pan Goliński, żeby może zaproponować coś takiego urzędowi miasta, taki rodzaj dżentelmeńskiej umowy, że państwo nie będziecie starać się, nie będziecie się starali o to, żeby obalić ten plan, a miasto zagwarantuje, czyli pani prezydent zagwarantuje, że wasz plan będzie poprawiany, jak będzie uchwalone studium, w jednej z pierwszych kolejności, bo ja nie wiem jaki. I ci mieszkańcy, których wymieniłem, uznali to za słuszne i potem poszli do pani dyrektor, to już się działo wszystko po spotkaniu, ale nie w kuluarach, pod tą samą tablicą. Poszli i czy jest taka możliwość? Pani Kaczmarska, pani dyrektor, powiedziała, że tą propozycję mieszkańców przedstawi pani prezydent, bo ona nie może zdecydować, tak jak ja nie mogę decydować, prawda? Że przedstawi to i ci mieszkańcy mieli panią dyrektor pilotować.